praktycznie nie ma życia takiego jak mają twoi rówieśnicy. My jesteśmy sportowcami i żyjemy, jak to się mówi, na walizkach. Jesteśmy cały czas spakowani. Nie do końca wiemy, co będziemy robić za miesiąc. Realizujemy swoje cele krok po kroku i tylko to mamy w głowie. Na początku ważne dla mnie było, żeby zdobyć tytuł mistrza województwa. Później, kiedy to osiągnąłem, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski. W tej chwili tytułów mistrza Polski mam kilkadziesiąt. Medali mistrzostw Europy mam w tej chwili 8. 2 medale mistrzostw świata. I taką wisienką na torcie mojej kariery, na dzień dzisiejszy jeszcze, jest zdobycie Pucharu Świata w ubiegłym roku. Igrzyska olimpijskie dla sportowca to jest impreza najważniejsza i dlatego w głowie w tej chwili mam Igrzyska olimpijskie. Ciężko nie lubić czegoś, co sprawia ci tak dużą radość z osiąganych wyników. Wiadomo, że praca jest ciężka, bo jak może nie być ciężkie to, żeby zostawić rodzinę do swojego miasta, z którego się pochodzi, wpadać raz na pół roku. Ale wtedy, kiedy się przejeżdża przez metę, o tym wszystkim się nie pamięta, bo czujesz wielką radość z tego, co właśnie zrobiłeś. Takich rzeczy nie ma dużo na świecie. Nazywam się Krzysztof Maxel, jestem reprezentantem Polski w kolarstwie torowym.